Serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach znanego i lubianego cyklu spotkań z poetami seryjnymi. Dzisiaj mamy młodych poetów, debiutantkę Annę Fijałkowską. Debiut to jest jakieś święto w życiu autora, autorki, ale też jak myślę czytelników. Książka nosi tytuł Lalka Bellmera. Pewnie nie mieli, a nawet z pewnością nie mieli Państwo okazji jej czytać, ale od tej chwili mam wrażenie, że będą Państwo czytali i mieli do tego wielką ochotę. Tomasz Bąk jest wprawdzie przyjechał z Łodzi, ale jest w Poznaniu świetnie zadomowiony. To trzecia książka, Pętla Miast, utylizacja Pętla Miast, tak oto wygląda, jest jego trzecią książką poetycką wydaną przez Wydawnictwo Biblioteki Wojewódzkiej i Centrum Animacji w Poznaniu. I ten rodzaj wierności okazywany wydawcy i miejscu i towarzystwu budzi w nas jak najlepsze uczucia. Za chwilę Państwo posłuchają sporej porcji wierszy, które złożyły się na obie te książki. Później będziemy rozmawiali z autorami, z autorką. Oczywiście Państwo również będą mieli taką możliwość. Pożegnamy się jak zwykle wierszami. Gdybym miał jakoś tak na trochę retorycznie powiedzieć o tym, co się wydarzyło ze względu na dość przypadkowe przecież, ale nieprzypadkowe spotkanie tych dwóch książek, to rzekłbym, że są to najlepsze książki w dorobku obojga autorów. Jest to najlepsza książka napisana przez panią Annę Fijałkowską, nie zaprzecza, i jak myślę, jest to najlepsza książka napisana przez Tomasza Bąka, przez co nie chcę powiedzieć, iżby Kanada i Beef Generation, obie te książki to są tomy nagrodzone w pierwszym przypadku i szeroko komentowane, nieomal przyjęte przez język, I jako nazwa pewnej formacji myślowej, pewnej wrażliwości, pewnego nastawienia do świata. Tytuł tego tomu zaczął chodzić jako przezwa pewnych pokoleniowych doświadczeń. Ale ze względu na inność tej książki najnowszej, mam wrażenie, że moja opinia nie jest tylko podyktowana grzecznością, ale że się po prostu sprawdzi. Na razie w uszach tych osób, które dwie poprzednie książki naszego poety znają. Ta inność polega na tym, że ta inność, chcę być bardzo ogólny i nieprecyzyjny na razie, polega na tym, że obok wierszy społecznych, zaangażowanych, kpiarskich, przechwytujących języki, obnażających je, wierszy zarazem jako wiersze bardzo kunsztownych i przemyślanych, i ironicznych, i pogrywających sobie z formami wybranymi, ale także z przyzwyczajeniami odbiorców, pojawia się spora garść wierszy lirycznych, wierszy uczuciowych, wierszy miłosnych, podyktowanych brakiem, tęsknotą, rozczarowaniem, nieobecnością, wierszy ale letr dużo bardziej niż emocjonalnie dosłownych, dużo bardziej niż wszystkie dotąd i wszystkie potem. I w tym sensie jest, jak myślę, jeszcze jedno dodatkowe pokrewieństwo oprócz owej najlepszości między naszymi gośćmi, ponieważ Anna Fijałkowska, osoba tajemnicza jak to debiutantka, mówię o swoim bardzo precyzyjnie skonstruowanym tomie, cyklu właściwie wierszy rozpoczynających się od pewnych reminiscencji albo pewnej niemożności, braku dostępu do dzieciństwa. To wspomnienie jest zmieszane z brakiem doświadczania tego minionego czasu. Pamięć i niepamięć są tu równie ważne. Przez wcześniejszą młodość, późniejszą młodość, no tak, właściwie powinienem się w tym momencie zatrzymać, ponieważ jak na razie pieśni doświadczenia naszej autorki
późniejszej, późniejszej młodości nie mogły dosięgnąć. To jest opowieść dramatyczna od larwy do imago, od pewnych przeczuć do jakiejś pewności dotyczącej samotności. To te pieśni doświadczenia są pieśniami samotności w bardzo dużym stopniu. To tu, to tym. Zdefragmentować się w nowe. Zaakceptować warunki, przeczytać uważnie akt kapitulacji. Dopasować rzeczywistość do teorii i raz jeszcze wyrzec się przemocy. Zadbać o higienę jamy ustnej. Szlifować język niczym diamentowe ostrze wyżynarki. Sparować wreszcie zagubione skarpety. Dymić całą powierzchnią ciała. Z tęsknoty za wierszem, jasnym jak diody LED, prostym jak schemat kości śródręcza, użytecznym jak rajstopy w sprayu. Niech się umości i ściele, choć gęstnieje smog i huczą torowiska. Z hodowli do masarni, z masarni do marketów, kierowcy zawodowi wiozą pęta miast. Pęta miast. Więc jestem. Przytyłem 10 kilo i zgubiłem miłość. Parkuję szrot pod modernistyczną kamienicą. Nie mogąc oddać już ani kropli krwi, nie wymieniam zbyt często płynów ustrojowych. Wymieniam tylko imię ukochanej, w samotności opowiedzianej jako łódź, w samotności toczącej się wzdłuż 713. Wymieniam tylko imię ukochanej, choć co to za wymiana, gdy absolutnie nic w zamian? Może poza spadającym liściem w parku Staszica, brunatnym jak marsz niepodległości, zdechłem niczym łączące nas niegdyś czynności. Sen łodzi fabrycznej unoszący się nad Julianowem, smukłe palce i doskonale zrobione paznokcie, drepczące po wewnętrznej części dłoni, głasku głask, jeszcze wrócę, wiesz? Na razie jednak to ja wracam, szeleszczę wierszem, pustą kieszenią łopoczę na wietrze. Porażkę mam wypisaną na twarzy, leki mam wypisane na recepcie. Liczyłem, że niedawny koniec świata jakoś cię unieważni, że się odnajdę w pożodze jak cioran w szlafroku nad tabliczką mlecznej, że się pęta miast rozluźnią, a wróżbita Maciej odetnie zbędne korzenie do trzeciego pokolenia. Jestem dźwigiem spadającym na miasto, tramwajem odjeżdżającym bez motorniczego, łasicokondą walczącą z przeludnieniem na czterech krokodylach. I wiem, że powinienem raczej róże niż słowa, bardziej pieszo przez bałuty niż nożcami w poduszkę. Jak napastnik nie stwarzający sobie sytuacji, siadam na ławce i knę, choć wolałbym płakać nad twoim zdjęciem, które rozpada się w palcach. Nie chcę być lalką Belmera. Nie chcę być lalką Hansa Belmera. Wszystko, co robię, naznaczone jest piętnem kobiecości. Koronki, paski, szlufki, haftki, źdźbła, drzaski. Wszystko to ma podtekst, który kłuje mnie tempo w język. Dobrze wiem, jak łatwo jest posiadać. Psu zakładać po prostu obroże, mówi się moje zwierzę. Ciągnie się go po chodniku, jak nie chce iść przy nodze. Wszystkie spojrzenia przeciągają się po mnie, kiedy zdejmuję sweter, kiedy stawiam nogę za nogą, nogę za nogą, nogę za nogą. Już nie zakładam rajstop, są niebezpieczne, bo widać każdy skrawek mojego grzesznego ciała. Każdy chciałby je dotknąć, wetknąć. W innym życiu jechałam dorożką. W obcym, gorącym miejscu mężczyzna wyciągnął rękę i pogłaskał mnie po udzie. Patrzyłam tempo przed siebie w bezpieczną przestrzeń, gdy nie widziałam jego spojrzenia. To wszystko chowa się w oczach, lepkość moich ud. Grzeczna lalka Belmera zawsze rozpada nogi. Mężczyzna pluje na ulicy spokojnie. Kiedy ja pluję, zawsze czuję wstyd. Czego jeszcze mi nie wypada? Publicznie palić, kląć, zakładać, nogi na nogę? Lalka Belmera jest posłuszna. Nie ma ust, żeby zaprzeczyć. Służy tylko do jednego. Do czego, skoro nie ma pochwy? Ja spadam się nie tylko z miękkiego ciała. To nie kobieta wisi na krzyżu jednak. Ciepła powłoka zwisa na mnie, ciągnie w dół. Przechodzę po niej jak po linie pomiędzy Rockefeller Center. Wszystkie budynki, których nie zobaczę, bo boję się wyjść z domu. Jakie to proste do wypisania tutaj. Sylwia Plath pisała o tym samym. Minęło pół wieku. Zdążyłam nauczyć się jeść nożem widelca. Nie mam obrożu na szyi. Niby nie muszę chodzić przy nodze. Jednak biegnę jakoś tak bokiem. Po bokach, tam gdzie nikt nie dostrzeże. Moich cienkich nóżek, moich osuniętych ramion, moich dłoni spranych od szukania kartek. Nikt nie zapyta, co ostatnio czytałam. Mam do wyboru chyba tylko dwie drogi. Brzydką i ładną. Na szczęście jestem taka ładna, taka śliczna. Każdy chciałby mnie głaskać miękką, delikatną, męską ręką. Ta ręka nie jest ciekawa, co tam sobie ostatnio obejrzałam, co tam sobie ostatnio napisałam, co tam sobie ostatnio przeczytałam.
abyś napisała pani artykuł, wiersz, felieton, esej, opowiadanie, powieść, epopeję, a więc trzymała pani swoje wiersze jak ostatnia kretynka całe życie w piwnicy? Trzeba było je komuś pokazać, na Boga, Emily. Miejsce żony jest przy mężu. Miejsce lalki jest na półce. Miejsce szmaty jest w wiadrze.